Cześć Wam. To jest kanał B24Life, na którym Kamil Józefowski w własnej osobie pokazuje Wam i dzieli się z Wami swoim życiem zawodowym i osobistym. Pokazuje, jak sobie z tym radzę, z jakimi problemami się borykam, co robię w momencie, wtedy kiedy się coś mi nie wychodzi albo źle się czuję. Bo wystarczy mieć odpowiednie nastawienie do tego wszystkiego, a życie, które prowadzisz osobiste i zawodowe, znacznie ulega poprawie. Znacznie jest lepsze i ulega poprawie. Więc zaczynamy. B24Life, Kamil Józefowski, go! Słuchajcie, ci z Was, którzy nie wiedzą, to informuję, że jesteśmy autoryzowanym importerem koparek gąsienicowych marki Carter w Polsce. www.carterpolska.pl. To jest napisane. Ponadto jesteśmy dealerem też maszyn rolniczych, tak jak te traktorki. No i zaczęliśmy też wynajmować koparki. Koparka jedzie do Morąga pracować na tydzień czasu. Mamy tutaj tą dużą koparkę na wynajem, tą małą. Zaczęliśmy je wynajmować, maszyny budowlane jakieś 3 tygodnie temu, ale myślę, że 30% przychodów albo 40% w przyszłości to będą przychody związane z wynajmem maszyn budowlanych. Idę do biura pokazać Wam tą ofertę. Więc jedziemy, słuchajcie, kupiliśmy ten pawilon, to biuro przenośne, ponieważ mamy fajną lokalizację przy siódemce, przy wjeździe do Elbląga. Ja Wam teraz pokażę, jak wygląda ten nasz punkt, bo to też jest istotne. Słuchajcie, na wprost nas jest taki wiadukt. To jest siódemka, która leci z Warszawki do Gdańska. To jest główny wjazd do Elbląga, droga numer 22, łącząca Elbląg z Malborkiem. Więc fizycznie, słuchajcie, jesteśmy w zajebistym miejscu. I słuchajcie, pomimo tego tak, tu mamy obok jedna stacja, tutaj druga stacja zaraz będzie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zaraz tutaj minie Wam co? O, tutaj mam nasze koparki, są, widzicie. Tu jest też stacja Lotos, jest urząd celny, więc wszystko, słuchajcie, tak naprawdę punktuje w tej lokalizacji. Dlatego ją wybraliśmy. I uważałem, że to jest fajne miejsce po to, aby pokazywać nasze maszyny i aby pokazać nasze produkty. Zamknę drzwi. Przyszedłem do biura, ponieważ muszę przygotować ofertę, zaraz którą Wam pokażę, ale chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda u nas. Ja tam siedzę przeważnie, albo mój wspólnik, bo prowadzę spółkę razem z Radkiem, moim wspólnikiem. Tu siedzi nasza koleżanka Marta, która ogarnia nam tematy biurowe, która ogarnia nam tematy biurowe, pisze wnioski też, także fajnie. No i tu kupiłem kolejne biurko, słuchajcie, na dole jest. Ponieważ mamy kolejnego stażystę, Bartka, nie ma gdzie siedzieć. Ostatnio przez przypadek siedział na moim miejscu, bo mnie nie było. Wszedłem z kawą i wylałem kawę na niego, na czapkę jego, na całe biurko. Także wkurzyłem się, w 5 minut pojechałem po kolejne biurko i przywiozłem biurko. Będziemy je składać później, ale nie o tym teraz chciałem gadać. Robię zaraz ofertę, bo prowadzę też inne biznesy. Między innymi magazyny samoobsługowe w Elblągu otworzyłem w lutym tego roku, czyli w 2020. I już na nich świetnie zarabiam. Magazyny kontenerowe samoobsługowe, a teraz chciałbym przygotować ofertę dla firmy, dla gościa, który ma halę magazynową 1200 metrów, w której chciałbym zlokalizować, postawić magazyny wewnętrzne, self-storage. Hasło wojny magazynowe chyba Wam coś mówią, więc chciałbym go zaprosić do współpracy. Zobaczymy, co powie, zaraz Wam pokażę, jak ta oferta wygląda i tyle. Ja przeważnie takich rzeczy nie robię, dlatego muszę wiedzieć, gdzie mam szukać tak naprawdę, bo nie wiem, gdzie mam szukać tych rzeczy, nie tu. Zazwyczaj Marta robi takie rzeczy, jak przygotowanie. O, tu są te rzeczy. Takie, wiecie, takie gotowe. Na chwilę wyłączę kamerę i Wam zaraz pokażę. Jeszcze Wam pokażę, od czego się zaczęło, słuchajcie. Zaczęło się od tej marki. Od marki Lowol.pl. Słuchajcie, zainteresowałem się tą marką z 3 lata temu. Tymi traktorami, bo szukałem produktów, maszyn, które mogę wprowadzić w Polsce jako pierwszy. Krótko mówiąc, zakupiłem tą domenę od razu, jak się dowiedziałem, że jest ta marka, ale okazało się, że od 9 lat jest importer już tak naprawdę, słuchajcie. Więc jest importer, który już sprzedaje w Polsce te traktory, więc zostałem tylko dealerem. Wiele rzeczy zrobiłem do tego, żeby tę markę fajnie przygotować, między innymi udział w targach, większy udział, artykuły sponsorowane w gazetach,
koszulki z takim fajnym nadrukiem. Ja zawsze jak się pokazywaliśmy na jakichś wydarzeniach, to zawsze mieliśmy takie, wymyśliłem takie low wall, takie koszulki tutaj. I wiele jeszcze innych gadżetów, które wprowadziłem, smycze, kubki dla naszych klientów, na konkursy, które można robić na Facebooku i dawać klientom. W ten sposób chciałem wyjść trochę tak do klientów i pokazać tą markę, firmę z dobrej strony. Krótko mówiąc, jestem nadal dealerem marki Lowell. Zostałem nawet wyłącznym importerem w Irlandii. Przez pół roku starałem się to tam wprowadzić, te traktory na rynek, ale mi się nie udało. W tej chwili jestem w trakcie zamykania firmy w Irlandii. Firma w Irlandii nazywała się, znaczy jeszcze się nazywa, Lowell Ireland LTD, więc ja ją zamykam, bo nie da się zdalnie prowadzić firmy. Jestem w Polsce, tu będę musiał prowadzić wszystkie swoje biznesy, na razie jest ich kilka, no trzy w sumie, albo cztery nawet. To są magazyny, strefa coworkingowa biura, koparki, maszyny budowlane, rolnicze. No i wkrótce otwieram spółkę z innymi jeszcze osobami odnośnie szkoleń, takich wydarzeń dla przedsiębiorców, gdzie mogą przyjść i zasmakować troszeczkę takiej inspiracji, wiecie. Chcę zapraszać mówców, coachów, trenerów, więc kolejny projekt to jest Mind Up Tech, ale o tym wkrótce. Pokażę Wam teraz, jak wygląda na ofertach, którą robiłem wczoraj wieczorem. Więc słuchajcie, przygotowuję taką ofertę, najpierw ją zepnę i zaraz Wam pokażę jeszcze, o co chodzi. Może zapadać to. Wezmę coś innego. Musiałem wziąć jednak czarną, słuchajcie, bo jest bardziej ściśnięta i te kartki nie będą wypadać. Na pewno, o, od razu lepiej, słuchajcie. Więc robię taką ofertę dla tego gościa. Na początku sam miałem to robić, słuchajcie. Na początku sam miałem to robić, ale że zamykam projekt coworkingowej strefy w Elblągu z innym kolegą jeszcze, z innym wspólnikiem. Więc postanowiłem, że sam nie będę robił self-storage'u. Zobaczcie, jak to wygląda. O, coś takiego, nie? Takie magazyny. W środku tu jest opis. Magazyny samoobsługowe, self-storage. Bla bla bla. No i opisówka, zaraz Wam pokażę. Więc wpadłem na pomysł, że nie będę czegoś robił sam, bo to zajmie zbyt dużo czasu, pochłonie zbyt dużo kasy, więc mogę zrobić to z kimś, kto już ma taki obiekt. Dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo, że biznes wypali. Na pewno zarobię mniej, ale zarobię więcej w krótszym czasie, tak mi się wydaje. Taki mam pomysł. Więc krótko mówiąc, mam tu coś o rynku polskim, kiedy powstał, jak wygląda, ile się, o Elblągu tak naprawdę, gdzie, tu mamy przykłady też innych jeszcze magazynów, słuchajcie, jest taka sieć, która się nazywa Więcej Miejsca, oni, zobaczcie, wynajmują takie przestrzenie, nazwę to skrzynkowe albo, nie wiem, no skrzynkowe bardziej, nie, skrzyniowe, przepraszam, skrzyniowe powierzchnie, to w Warszawce oczywiście. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy troszeczkę napisane o tym, jak ja to widzę, ten biznes, jeśli chodzi o Elbląg. A że mamy teraz wrzesień, a ja w lutym otworzyłem magazyny kontenerowe, czyli takie, słuchajcie, właśnie. Mam w Elblągu, pierwsze otworzyłem w Elblągu w lutym. Wkrótce otwieram drugi punkt, wkrótce, albo na jesień jeszcze w tego roku, jak mi się uda znaleźć plac, albo na wiosnę następnego roku, w drugim miejscu w Elblągu. No, to tyle. Słuchajcie, więc taką ofertę jadę zawieźć teraz do pewnej osoby, do pewnej firmy. Mam lekko pogięty, widzę, cholera. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Dobra, kończę. Na razie. Mówiłem Wam o tej kawie. Zobaczcie, to jest dowód na to, że ta kawa się mi wylała. Te kartki są brudne, więc wziąłem sobie kolejne. Piszę teraz dla stażysty, co ma robić, jak przyjdzie do pracy, więc go poproszę, aby zaczął skręcać biurko, na którym będzie siedział. Proszę skręcić biurko. Kamil. Dzięki. Dobra, napisałem kartkę. Zostawiam na biurko, albo tutaj mu zostawię. Niech patrzy. A ja lecę dalej, zamieć tą ofertę i chyba zajadę, jeszcze coś ogarnę, bo o 12 muszę zawieźć córkę ze szkoły, zawieźć na rehabilitację. Więc dzisiejszy dzień jest trochę tak wszystko podporządkowane pod przewiezienie mojej córki z miejsca A na miejsca B, do miejsca B. I niestety, ale tak trzeba.
Słuchajcie, wracam właśnie z galerii. Byłem kupić, znaczy chciałem sobie kupić spodnie, ale spotkałem najpierw swojego brata. O tym, jak wypiłem już kawkę z nim, to wpadł kumpel, z którym się miałem spotkać, kolega. Pogadałem z nim o sprawach trochę takich służbowych, zawodowych. No i zanim się ogarnąłem i te spodnie miałem kupić, to już zadzwonili do mnie, że mają dla mnie jakąś ofertę. W sensie, chcieliby, żebym wykonał im pewną usługę. Szkoła zadzwoniła, więc jadę teraz pilnie na spotkanie, bo powiedzieli, że to jest pilne. Jadę się spotkać, zobaczyć, co to jest za usługa i być może będę wykonywał tą usługę. Czyli taki strzał, wiecie, nagle, nie? Znikąd. Ale być może jest to wartościowe i jakieś fajne, sensowne pieniądze się na tym zarobi. Zadzwonili do mnie dlatego, że kiedyś wykonałem im usługi. No i chyba byli zadowoleni. Tak jak wam kiedyś mówiłem, słuchajcie, prowadziłem firmę usługowo-wykończeniową, remontową. I po prostu kiedyś im coś tam zrobiłem i zapamiętali mnie, a że chodzi tam do szkoły moja córka. Zadzwonili, bo mają do mnie właśnie jakiś tam deal do zrobienia. Chyba tak. Ale ty mówisz o tym z Moronga, tak? Nie, o tym, co teraz masz do niego dzwonić. Paweł, tak, no. Onet.pl czy coś takiego, nie? Tam has ten log, kurczę, e-mail. Cześć wam. Słuchajcie, właśnie jestem w trakcie poszukiwania placu pod magazyny samoobsługowe. Przejeżdżałem przez główną ulicę Grunwaldzką, Aleję Grunwaldzką w Elblągu. I tu zobaczcie, z tyłu są tory. Tu za tym murem jest Aleja Grunwaldzka. I tu jak szukam teraz miejsca wzdłuż, bo tu jest, zobaczcie, jest pełno miejsca z tyłu, widzicie? Czyli wydaje mi się, że to miejsce byłoby dobre na magazyny samoobsługowe. Jadę, patrzę. Tu zobaczcie, zasilana skrzynka jest, widzicie? Jest opcja, żeby się podpiąć pod skrzynkę, nie trzeba było żadnych dodatkowych robić rzeczy. Dodatkowo patrzę też na ten grunt, który tu się znajduje. I tu są jakieś takie, zobaczcie, jakby jeszcze jakieś resztki asfaltu są, czy coś takiego. Więc może to by się nadawało. Idę zobaczyć tam dalej, czy to po całości tak wygląda. Także w poszukiwaniu zaginionego placu. Taki jest odcinek, tytuł tego odcinka. Generalnie, słuchajcie, noszę się z zamiarem, czy nosiłem się z zamiarem przyjazdu tutaj już nawet 2 miesiące temu. Ale nigdy nie miałem jakoś okazji, jakoś tak nagle mnie natchnęło, bo w sumie już jechałem dalej, bo mam spotkanie o 9, a jest 8:20. Ale mówię, zawrócę specjalnie, sprawdzę. I się okazało, że to jest naprawdę fajna działka. Teraz muszę znaleźć właściciela, ale spodziewam się, że to będzie kolej PKP. No i później tylko ewentualnie złożenie zapytania ofertowego na to miejsce. Ale generalnie, powiem wam szczerze, generalnie super, super lokalizacja według mnie. Bo jest i skrzynka, i utwardzony w miarę plac. A ja dużo nie potrzebuję tutaj tego. I tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. To jest B24 Life kanał. Hej.